Jestem lekarzem rezydentem w klinice ginekologii operacyjnej, endoskopowej i ginekologii onkologicznej. Jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu położnictwa i ginekologii. W naszej klinice, ze względu na wysoki stopień referencyjności, wykonywanych jest wiele ciekawych zabiegów z zakresu ginekologii, uroginekologii i ginekologii onkologicznej. Jako młodzi lekarze, dopiero uczący się, aktywnie uczestniczymy w tych zabiegach operacyjnych, dzięki czemu nabywamy doświadczenia nie tylko teoretycznego, ale również nabywamy bogate doświadczenie praktyczne przy stole operacyjnym. Starsi koledzy są nastawieni do nas bardzo pozytywnie. Cały zespół chętnie przyjmuje nowych adeptów, chętnie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem. Jest też duża możliwość rozwoju naukowego, pisania prac naukowych, otwarcia doktoratu. Bardzo chętnie angażujemy kolegów stażystów, więc serdecznie zapraszamy do naszej kliniki. Dzisiaj młodzi ludzie postrzegają ginekologię i położnictwo w sposób tak klasyczny, a tak naprawdę ginekologia i położnictwo bardzo w ostatnich latach rozbudowała się. To są dziedziny uroginekologii, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej, wspaniała diagnostyka obrazowa, leczenie niepłodności, poronień nawykowych. Także młody człowiek powinien się zastanowić nad tym, ile daje im ginekologia, przychodząc właśnie do takich ośrodków jak nasze, do Centrum Zdrowia Matki Polki. Dlatego, że wszystkie te aspekty w naszej klinice można znaleźć, można realizować się, mając 5 lat czasu na wybór jeszcze drogi życiowej, pomimo tego, że pozornie wchodzimy na ginekologię, a możemy wyjść zupełnie innym lekarzem, niekoniecznie zabiegowym. Choć credo ginekologii to jest właśnie zabiegi operacyjne, które w tej chwili to w zasadzie jest domena takiej operacji małoinwazyjnej, nowoczesnej, operacji z użyciem laparoskopu. Być może już niedługo doczekamy się w Centrum Zdrowia Matki Polki robotu Da Vinci. Także pole, które horyzont, który zobaczy młody lekarz, decydując się na ginekologię, no jest olbrzymi. I jemu to wszystko zapewniamy.